Hej, ja mam na imię Ernest i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Na YouTubie jestem od 11 lat i tak naprawdę od 11 lat YouTube jest moim hobby, moją pasją, a od 3 lat jest także moją pracą. To jest tak naprawdę rzecz, w którą wkładam cały czas. Całe dnie tak naprawdę spędzam na tworzeniu mojego kanału na YouTubie. No i ostatnio stało się coś niezbyt fajnego. Chciałbym to wytłumaczyć w sposób taki jak najbardziej zrozumiały też dla tych, którzy nie do końca siedzą w temacie YouTube'a, a mnie oglądają. Otóż moje filmy zostały demonetyzowane. To znaczy, że zostały wyłączane w nich reklamy i powiecie mi: kurczę, ty to robisz tego YouTube'a tak naprawdę tylko dla pieniędzy i tak dalej. Tej kwestii nie będę poruszał, ponieważ wiadomo, że tak naprawdę bez pieniędzy nie da się robić YouTube'a na wysokim poziomie i jak mówiłem, jest to właśnie moja pasja, ale problem jest też w tym, że poza pieniędzmi i poza reklamami, które się nie wyświetlają w filmie, także moje filmy się nie wyświetlają, ponieważ YouTube nie ma interesu w pokazywaniu innym filmów, które nie mogą na siebie zarobić. Wiadomo, jeżeli mogą zarobić na jakimś filmie lub nie zarobić, to chyba oczywistym jest, że wolą pokazać treści widzom, na których się jednak zarabia. I w tej chwili pokażę Wam dokładnie tutaj, ile moich filmów było zdemonetyzowanych. Jak widzicie, nie są to tylko filmy jakieś powiedzmy urbexowe, tylko wszystkie rodzaje filmów. To są tak naprawdę filmy najbardziej friendly, jakie się da zrobić właśnie po to, żeby spełniały wszystkie wytyczne YouTube'a i nie można się było do nich tak naprawdę przywalić. I te filmy także są zdemonetyzowane, co właśnie ucina ich zasięgi. I ogólnie ostatnim czasem jakiegokolwiek filmu bym nie wrzucił na mój kanał, to dostaje on demonetyzację. Chciałem wrzucać filmy o 10:30. Dzisiaj udało mi się w końcu wrzucić na 10:30 film, ale nie opublikowałem go, ponieważ od razu pokazała się magiczna ikonka żółtego dolarka, który sprawił, że nie opłaciło mi się wrzucać mojego filmu. Pisałem do supportu YouTube'a tak naprawdę już z 5 razy. Za każdym razem mówili mi, że ich algorytmy są niedoskonałe, że mogą zrobić błąd i tak dalej, żebym może publikował moje materiały 48 godzin przed publikacją, aby po prostu algorytm mógł dokładniej przeanalizować ten film. Odpowiedziałem jedno, że czemu mam mieć mniejsze szanse na YouTubie niż ma każdy? Inni mogą sobie wrzucić filmik od razu go opublikować i nie będzie żadnego problemu z monetyzacją oraz z zasięgami. I to jest problem, dla którego tak naprawdę cały mój kanał równie dobrze mógłby być zamknięty, ponieważ jak wiecie, płacę dużo za dom, w którym aktualnie prowadzę mój projekt Paczka. Ogólnie także same w sobie odcinki, rzeczy typu, nie wiem, trampoliny, jakieś baseny. Niektóre dostaję za darmo, ale za większość jednak muszę także płacić dosyć dużo pieniędzy i bez tego nie mogę nagrywać. Mógłbym teoretycznie ogarniać sobie współpracę na ten kanał, ale z kolei to wyłącza także zasięgi, a bez zasięgów także nie da się znaleźć dobrych reklamodawców, którzy daliby produkt, zapłacili powiedzmy za jego polecenie. Poza tym, że gdy wrzucam film, od razu dostaję demonetyzację, to także filmy, które były już na moim kanale i były sprawdzone jako spełniające wszystkie wytyczne YouTube'a, także zostały zdemonetyzowane i tak naprawdę po prostu zakradł się błąd, ponieważ nie złamałem żadnych właśnie wytycznych YouTube'a, ale z jakiegoś powodu automatyczny system spisał mój kanał na straty. Więc zakładam dzisiaj nowy kanał, na który będę wrzucał, kanał, który nazywa się Paczka. Oczywiście ten kanał, na który wrzucam teraz ten film, czyli Tritsus, to jest mój główny kanał, to jest tak naprawdę jeden z moich pierwszych kanałów, bo przygodę z YouTube'em zacząłem w 2011, a ten kanał mam od 2012 roku. Więc nie zostawiajcie mu suba, ponieważ w momencie, gdy ten problem zostanie rozwiązany, a wierzę w YouTube'a i naprawdę uważam, że zostanie po jakimś czasie rozwiązany. Tylko że nie wiem po jakim. W każdym razie, póki co, będę publikował dalej daily vlogi o godzinie 10:30. na kanale Paczki, który jest tutaj w karcie w prawym górnym rogu, więc
wejdźcie na niego, zasubskrybujcie go, ja już wrzuciłem na Instagrama chwilę temu i już ma tak naprawdę 200 subskrypcji, więc po tym filmie myślę, że wielu z Was przejdzie na nowy kanał. Także pamiętajcie, że bardzo ważne jest, aby obserwować mojego Instagrama, bo w momencie, gdy dzieją się jakieś tego typu rzeczy i chcielibyście wiedzieć na przykład, co się dzieje, czemu nie pojawił się film, albo ogólnie być na bieżąco ze wszystkimi rzeczami, to Instagram jest takim dobrym miejscem, ponieważ w ciągu paru sekund mogę nagrać Insta Stories, bezpośrednio je wrzucić, bez żadnego obrabiania i mieć z Wami poprzez to kontakt. W każdym razie YouTube, jeżeli ktoś to ogląda z supportu YouTube'a, to powinniście mieć większy wpływ tak naprawdę na to, co tutaj się dzieje i nie zawodzić osób, które są z Wami od tak długiego czasu, osób, które starają się nad tym, żeby platforma, jaką jest YouTube, stawała się lepsza, bo naprawdę w moje filmy wkładam bardzo dużo pracy i uważam, że nie zasługuję na to, jak zostałem potraktowany. Nie wiem, co tutaj więcej gadać, bo mam wrażenie już, że zacząłem się powtarzać. W każdym razie wbijajcie na mój nowy kanał. Naprawdę fajne vlogi nadchodzą. To było na tyle. Subskrybujcie. Na razie.